Hej kochani, z tej strony Ewa. Witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, co dla Was przygotowałam. Jest to zestaw Play-Doh, modeluj i ucz się kolory i kształty. Jak Wam się podoba? Na pewno nauczymy się tutaj wielu, wielu rzeczy. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, koniecznie kochani oglądajcie dalej, bo na pewno się nauczymy razem z laleczkami LOL czegoś naprawdę niesamowitego, co zostanie Wam naprawdę na długo. No i spójrzcie, jest to seria Play-Doh, modeluj i ucz się. Zawiera łatwe w użyciu narzędzia i inspiracje do dedykowanych zajęć, które zachęcają do nauki przez kreatywną zabawę. Wow! I spójrzcie, jest również ta gra przystosowana do małych rączek. No to na pewno sobie poradzimy. O, i zobaczcie, jest także książeczka Wspólny Czas, inspiracja do nauki przez kreatywną zabawę. Jest to aktywne przejście od podstawowych do bardziej złożonych ćwiczeń, co pomoże dostosować każde ćwiczenie do potrzeb i możliwości dziecka. Jest to zabawny i praktyczny sposób poznawania kolorów i kształtów. Wow, no to chyba naprawdę to coś ciekawego. No hej, słuchaj, ja bym tak bardzo chciała się w końcu nauczyć wszystkich kształtów. Kolory co prawda umiem. No, masz rację, trzeba sobie to wszystko powtórzyć i przyswoić. Wtedy na pewno będzie super i będziemy już wszystko wiedziały na 100%. Zobaczcie, jak wiele rzeczy jest w tym ślicznym zestawie. Mamy tego naprawdę sporo, od ciastoliny po foremek. No i spójrzcie, mamy czarną ciastolinę, mamy brązową ciastolinę, fioletową, niebieską, zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną. No i oczywiście również foremki. Jest to czerwony trójkąt, pomarańczowy kwadrat. Okej, mamy także żółte koło, ale śliczne. No i mamy także zielony owal, nie koło, a owal. Mamy również, jejka, to jest niebieska gwiazdka, ale śliczna. No i mamy też, fioletowe serduszko, super. No i mamy także, taki mamy prostokąt, właśnie brązowy. No i jeszcze mamy czarny rąb, widzicie? Taki troszeczkę, kopnięty kwadrat. I mamy jeszcze książeczkę Wspólny Czas, kolory i kształty, w której nauczymy się właśnie jak rozpoznawać kolory i kształty. Tu mamy instrukcję i później mamy właśnie pokazane, że mamy piękną matę, na której będziemy się uczyć właśnie kształtów i kolorów. Mamy tutaj także właśnie informacje. Jak z niej korzystać? Spójrzcie, jaka ona jest ogromna. Wow, wygląda właśnie tak, widzicie? Tu właśnie się będziemy uczyć kolorków i kształtów. Super. No i jeszcze mamy właśnie zawsze pod każdą matą informację, co możemy zrobić właśnie z tą matą i jak ją wykorzystać. A więc spójrzcie, na przykład obejrzyj matę i wybierz sobie kształt. Znajdź odpowiedni wycinak i kolor Play-Doh, który odpowiada kształtowi na macie. Potem wystarczy wziąć ciastolinę i ją rozgnieść przy pomocy wałka albo za pomocą dłoni, stworzyć właśnie kształt, korzystając z mniejszej strony wycinka. No to super, kochani! No to ekstra! Teraz już wiemy, jak zrobić te wszystkie kształty. Super! To sobie poćwiczymy z wszystkimi kolorkami i będziemy już mistrzyniami! No dobra, no to możemy działać, a więc weźmy na przykład czerwony trójkąt. No i teraz czerwona ciastolina. Otwieramy, otwieramy i będziemy mogli za chwilkę już z naszą ciastoliną wkładać ją oczywiście do naszego mniejszego otworu od naszej foremki i będziemy tworzyć cudowny czerwony trójkąt. A więc uwaga, bierzemy troszeczkę, no może jeszcze trochę, a co tam? No i wkładamy i formujemy i pamiętajmy, że musimy się dostać do każdego fragmentu naszego otworu. No i przyduszamy i za chwilkę będzie już nasz trójkącik całkowicie gotowy. Musimy troszeczkę jeszcze przydusić z każdej strony, żeby na pewno było idealnie, widzicie? I wystarczy wypchnąć właśnie naszą ciastolinę, o właśnie tak. I później możemy ją, o właśnie tak, położyć na naszą matę. Dobra.
No to teraz może kolejna figurka. Niech to będzie może serduszko, co? Dobra, świetny pomysł. No to uwaga, uwaga, uwaga. Bierzemy nasze serduszko. Super, jest prześliczne. No trzeba sięgnąć po fioletową ciastolinę. I otwieramy nasz kubełek z naszym fioletowym kolorkiem. O, coś ciężko. Super. No to wyciągamy, wyciągamy i będziemy mogli właśnie wkładać naszą ciastolinę do naszej formy i teraz znowu trzeba mocno wszędzie powkładać, tak żeby wszędzie się zgadzało, żeby wszędzie była równomierna ilość właśnie naszej ciastoliny. Widzicie? Właśnie tak. I zobaczcie, jakie to jest szybkie. Uwaga! I już mamy nasze serduszko. Ale super, prawda, kochani? No dobra. No to gdy mamy już nasze serduszko, to możemy zabrać się za... kolejną foremkę! Hihi! No to może niech to będzie gwiazdeczka! Jest ona niebieska! No to bierzemy niebieski właśnie kolorek naszej ciastoliny i będziemy mogli brać już foremeczkę i właśnie to wszystko robić na miejscu. A więc wyciągamy ciastolinę, właśnie tyle wystarczy i wciskamy ją w naszą foremkę. Wciskamy, wciskamy, wciskamy. Wszędzie trzeba dokładnie. Jak widzimy, w każdej gwiazdeczce jest kilka tak jakby ich rączek. To musimy w każdą rączkę dotrzeć. O, super! No i już wszystko mamy. No to gdy gwiazdeczka gotowa, ojejka, no to kładziemy ją na jej miejsce. Ale super to wygląda. No i mamy także tworzenie kształtów i formowanie ciastoliny. Czyli możemy dopasować, zrolować i wyciąć. A więc uwaga, na przykład zroluj z ciastoliny Play-Doh węża, który będzie takiej samej długości i koloru jak każda część tęczy. No i super, no i widzicie, właśnie tak tęczowo będzie wyglądać nasza kolejna mata, a więc możemy za chwilkę ją wyciągnąć, a więc uwaga, uwaga, ale to ogromna mata. Spójrzcie, właśnie to taki tęczowy świat. Wow, no to stwórzmy tęczę, nauczmy się po kolei, jakie kolory ma tęcza. I wiesz co, myślę, że nie musimy na całej długości układać tych kolorów. No dobra, no to ułóżmy najpierw czerwony i naprawdę nie ma sensu, bo byśmy zniszczyli całą czerwoną właśnie ciastolinę. Po prostu chodzi tu chyba w tym o to, żeby się nauczyć tych kolorków tęczy. No to połóżmy na część tej tęczy naszą ciastolinę, żeby po prostu nauczyć się tego i tyle. Dobra, no to pierwszym kolorkiem tęczy jest właśnie czerwony. Okej, no to jak już wiemy, że czerwony jest już praktycznie gotowy, to potem jest pomarańczowy. Dobra, no to wyciągamy znowu nie całą ilość, a tylko troszeczkę, żeby po prostu się nauczyć tych kolorków tęczy. Dobra, no to jeszcze troszeczkę, a co tam? No i gnieciemy, 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 rolujemy. Możemy pomóc sobie wałkiem, ale niekoniecznie jest to przydatne, bo wystarczy po prostu to zrobić rączką. Dobra, no to gdy już mamy cały nasz pomarańczowy kolorek gotowy, możemy go właśnie położyć na naszą matę. Ale super, no to wiemy już, że właśnie po czerwonym jest pomarańczowy. Okej, no to teraz żółty kolorek bierzemy, bierzemy, bierzemy i rolujemy w naszych dłoniach. Rolujemy i kładziemy obok naszych dwóch kolorków. Super. No to czerwony był takim ciemnym kolorem, fioletowy. Co ja mówię? Co ja mówię, kochani? Już mamy całą tęczę. Uwaga! Jest czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. O, ale tych kolorków dużo. Jejka, ale cudownie. No to może spróbujmy jeszcze jakiś fragmencik ułożyć na macie. Na przykład trójkącik. No to znowu weźmy czerwony kolorek i wkładamy naszą ciastolinę właśnie do naszego trójkącika. Dobra, super. Ale tym razem użyjemy tej większej, jakby większego rozmiaru naszego trójkącika. No dobra, widzicie? Właśnie tak, to jest ten większy rozmiar i delikatnie się pozbywamy ciastoliny z foremki i kładziemy ją na dach naszego domku. Super. No dobra. No to teraz możemy na przykład wziąć owal, nie koło, a owal, żeby właśnie wykorzystać to na nasze drzewko. No to uwaga, już Wam wyostrzam. Bierzemy, bierzemy zieloną ciastolinę i kładziemy tą mniejszą średnicą właśnie na nasze drzewko. Ale super.
No i teraz wkładamy naszą ciastolinę i za chwilkę nasze drzewko będzie już gotowe. Spójrzcie tylko, ale to szybko idzie, prawda? No i praktycznie możemy tylko uklepać i już będzie nasze drzewko gotowe. Super, kochani, ale to nie wszystko. Oprócz tych dwóch mat są jeszcze dwie kolejne maty. No to jeżeli jesteście ciekawi tego, jak one wyglądają, koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami, ponieważ niedługo na kanale będzie kolejny film, gdzie pokażemy dwie kolejne maty. No to koniecznie, koniecznie bądźcie na bieżąco, żeby niczego nie przegapić, bo ten zestaw jest naprawdę rewelacyjny i jest w nim dużo do nauki. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jesteście kochanymi widzami. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę być na bieżąco, kliknijcie subskrybuj. A jeśli filmik Wam się podobał, czekam na Wasze łapki w górze. No i oczywiście, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na film, piszcie w komentarzach. A my, kochani, się widzimy już kolejnym razem. Do zobaczenia, kochani. Buziaczki. Pa, pa. Do następnego.